Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol i nadprogramową lokację w tych lochach tumeryjskich trzeba teraz zwiedzić. Ładnie się zaczyna. Kurde. Ej, dobra. Jedno uderzenie nie zabija. Trzeba pamiętać. Przynajmniej nie to super lekkie. Dobra, jeden duży koleś. No ale to go boli. Bardzo go to boli. O kurde. Dobra, dobra, dobra. 96 tysięcy na koncie. No nie. W ogóle mi nie w smak by było to teraz stracić. Ej, a ten bije naprawdę mocno. Ten za to powolnie. Ej, wyskoczą tutaj? Na korytarzyk? Ej! To jest neutralna strefa. Jak możecie się tak wypuszczać? Ej, patrzcie, ten nawet szarżował delikatnie. Oj, ło, przeszarżowaliśmy oboje. No tylko, że ja ciebie zabiłem, a ty mnie tylko uderzyłeś. Taka różnica. Krew rytualna 4, dzień dobry. Ej, powiedzcie, że to jest to przejście, co się otwiera z drugiej strony. Byłoby naprawdę spoko. No nie. Bankowo nie. Dobra, jeden zombie. Ej. Ktoś... A, na górze! To jak się dostać na górę? Pewnie tędy. No tam były. A, ło! Ładny most. Ej! Dobra, nieźle to wygląda. Chodźmy. Ale wiecie co? Może lepiej się uleczę. 102 tysiące to już starczy pewnie na level. Dobra. Dół czysty. No to na górę. Chyba od razu będziemy mogli się przebiec po tym moście. No jestem ciekaw, czy tam odbędzie się jakaś walka. No goście z Mołotowem, okej, dobra, on tam na pewno jest. Ale może coś jeszcze. Albo ktoś jeszcze, kurde, widzieliście tego czerwonego pajączka? Ja go widziałem. Dobra, te dwa czerwone pajączki, chodźcie na dół. Zeskoczą? Tak, zeskoczą, dobra, gdzie jest drabina? No nie, serio pytam teraz. Bo one na górę nie wejdą. Dekle. Niby pająki, a jednak po ścianach chodzić nie potrafią, tylko potrafią zwisać i się spuszczać. Dobra, to skoro one są tutaj, to gdzieś musi być babka z dzwonkiem. Powiedziałem. No ale lip, nie wykorzystali ten most. Tutaj po prostu nic nie ma i z drugiej strony też po prostu nic nie ma. To mógł być po prostu taki pojedynczy. Nie musiał się to rozgałęziać wcale na środku. Dobra, szybko ją zabić. Dobra, bo oni są wzmocnieni bardzo przez jej magię. Ale okej, ta bonusowa lokacja zapowiada się póki co dosyć przejrzyście i prosto. No bo później boss znowu nas czeka. Już tam zszedłem sobie na dół, kiedy materiał się eksportował. No i są wielkie wrota. Wielkie wrota to wielki przeciwnik. Czyli boss. Dobra, najpierw mniejszych. A później zajmiemy się nim. No chyba, że się załapię na jakieś uderzenie horyzontalne przypadkiem zupełnie. Nie, ale serio, to jest mój ulubiony cios chyba. Z całego wachlarzu tutaj. O kurde. Dobra, on coś tam zostawił. Mam nadzieję, że jest to fiolka, bo właśnie zmarnowałem jedną. Znaczy nie, nie zmarnowałem, ale zużyłem. Kurde. Taki mały, a potrafi mi przerwać moje combo. Oj, nie. Oj, trzymam do kąta. Dobra, może już tego szybko rozwalmy. Dobra, i teraz możemy się w spokoju zająć grubasem. No dobra, może nie w spokoju. No dobra, latarnią mnie trzaskaj, to mniej boli niż rozżarzony pręt. Chciałem powiedzieć, że kij, ale kij nie mógłby być rozżarzony, bo by się po prostu spalił. Dobra, na szczęście fiolka. Ale tylko 12, a tam boss będzie, kurde no. No ale okej, uznajmy, że... nadgarstek mędrca, tak właściwie dwa nadgarstki, to jest przedmiot, po który tutaj wchodziłem, w te boczne drzwi. Więc dobra. Ej, właśnie, gdzie jest jakaś latarnia? Bo naprawdę już z chęcią bym się teraz cofnął. Ej, tam na pewno nie było przejścia po drugiej stronie, prawda? No na pewno, ale dalej nie udało mi się chyba otworzyć tamtych drzwi, które otwierają się z drugiej strony. To jest dopiero kurde dziwne. Ale okej, tych pająków już tu już nie będzie, prawda? Na dole. No i bardzo dobrze. No tak, tutaj. Na szczęście już teraz nie błądzę. Lokacja na tyle mała, że nie sposób się zgubić. Ale sposób coś zostawić, na przykład taką skrzynkę.
Jeszcze jeden odgarstek. Już mamy trzy. Dobra, to jakieś rytuały się na pewno przydadzą, choć nie widziałem jeszcze kielicha, który potrzebował akurat tego. Nie ta strona piechot. Może właśnie ta strona. Aha, dokładnie. No przecież zapalone latarnie obok drzwi jednoznacznie sugerują, że to dopiero co było otwarte. No dobra, no są mi wielkie drzwi, tak jak mówiłem, wielkie wrota. 112 tysięcy, no mógłbym ulepszyć postać zanim tu wejdę. Ej, wow, 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 wow. Bestia puszczająca krew, no i super. Dobra, są kolumny. To wiecie, gdzie się będę próbował kryć? Przed tymi ciosami wszelakimi. Dobra, krótka. Krótki dystans. Oj, 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 ale chamsko chybiłem. Dobra, ale nie zabija takim przysiadem. O kurde, no odsuń się ode mnie. Dobra, muszę zaaplikować sobie fiolkę. Okej, niszczy filary. Okej, ale czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Warto zwiedzać lochy. Ej, nie podoba mi się, jak mało zabiera moja magiczna halabarda. O kurde! Dobra, dwie od razu. Czyli zostaje tylko 9. No, spodziewałem się szarży, ale może coś się uda odzyskać. No, trafiłem w pysk, centralnie tą bestię. Dobra, ale jeszcze jedną taką szarżę poproszę. Wtedy się odsłaniasz na pół sekundy. Kurde. Machaj, machaj, piechol, machaj. Oj, to trzecie niepotrzebne. Ale okej, wydaje mi się, że jestem w stanie go zmęczyć, pod warunkiem, że on nie zmęczy mnie wcześniej. No, najgorsze uderzenie, jakie mogłem tylko zrobić. Pchnięcie. Ej, dobra, podcięłem mu nogę. Teraz no szybko, ładuj ten cios. Dobra, coś tam zabrało. 1400. I to nazywam coś tam. No tutaj podobnie. Okej, mamy metodę. O kurde, dobra, podejrzewam, że szybsza wersja teraz po prostu. Tej samej bestii, oj. Dobra, zamaszyste ataki. Ale co z tego, dalej. Ja, o kurde, chciałem odzyskać ten skrawek. No i teraz, dzień dobry. No. Aż przyklękła. Bestia. Ej, dobra, 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 bo zaraz przez swoją arogancję zginę. Nawet dwie użyję. Czemu nie? Dobra, jest i szarża. Ej, szarża z poprawką, to się rzadko zdarza. Dobra, zły dobór ciosów teraz. A, wrzućmy jeszcze trochę magii, żeby łatwiej było na końcu. Jeżeli się uda, oczywiście. A, pamiętałem o tej poprawce, trzeba było po prostu szybciej atak wyprowadzić. Dobra, ale od tego już się odsunąć. O kurde! Dobrze mnie to nie zabiło. Ej, wstawaj, wstawaj, wstawaj! Lecz się, kurde, lecz się na potęgę! No, widzieliście, jak blisko ta pięść przeleciała koło mnie? No jakim cudem! Przecież specjalnie jeszcze nawet w bok skakałem. Dobra, jeszcze... No, jeszcze jedno musisz. Dobra, ha! Okej, powinno się udać. Ale nie mamy już fiolek. Kurde, jakby to weszło. No! O! Bestia puszczająca krew. Martwa, ofiara zabita. Splugawiony kielich. No cholera, ile tych kielichów wy mi jeszcze wrzucicie? Dobra, w sumie... Ej, no nie mówcie, że... Nie, no przywidziało mi się, prawda? Że to było przejście dalej jeszcze gdzieś. Nie no, tam są wrota, którymi tutaj weszliśmy. O, shit. Dobra, to jakieś latarnie się palą. A tak właściwie świecą? Nie, dobra. Tylko wrota, na szczęście. Czyli to jest koniec tego ptumrejskiego lochu. Koleś chwilę wcześniej to by było bardziej pomocne, no ale dobra. Ej, z ciekawości zobaczę, która z moich wiadomości dostaje aż tyle. Poczynione notatki. 23,5. Aj, bo ludzie nie czają, czym jest ten skarb. Nie, okej. Wszystkie oprócz jednej mają jakieś wzięcie. Choć w sumie ta nie ma żadnego wzięcia. Czyli pewnie w złym miejscu ją umiejscowiłem. Ta jest wręcz cuchnąca. To ostrzeżenie o pułapce. Wróćmy. I chyba nawet kapelusiki im zmienię. Z tych urn.
na cylindry, to bardziej dystyngowane nakrycie głowy niż waza. Dobra, Gerama tutaj już nie uświadczymy w tej odnodze. Tylko miejsce do zmiany odzienia na głowę. Cylinder, tak? To był ten zwykły. Aha, dobra, i to zostawmy. I teraz tak, no chyba witalność wrzucimy sobie, jak ostatnia lama, albo w siłę. Choć najbardziej by mi się przydał teraz tajemny, bo jeszcze mam i czary, i przedmioty, które potrzebują tajemnego do użycia, a ja tego nie mam. Mam też zabarwienia krwi, ale to olewam sikiem prosty. A dajmy witalność. Dobra, od 110 tysięcy kolejny level. Dobra, i teraz tak, powiedzcie mi, czy ten kielich zrobiony już na pewno? Tak, warstwa czwarta serce, okej, zaliczone. No to następny, tylko teraz jaki rytuał będę mógł odprawić? No ptumeryjskie, ej, no jeszcze korzeń. Ale nie mam zakażonego organu, hehehehe. Tutaj nie mam Bernkarta Loran. Ale to daje ptumeryjskie. A ten splugawiony trzeba zrobić, tutaj kielich korzenia. Nie, moment, mogę, to co tam jest, kurde? Cuchnący dar i przegniły dar. Moment, nie kumam. Aha, czyli to jest to, co mogę tam zdobyć? Nadgarstki mędrca i tak dalej. A materiały rytualne po prostu, tutaj, okej. Okay. Dobra, ale mam też... A, tutaj nie mogę, bo nie mam krwi rytualnej 2. Koreloran mogę. I to nie mam krwi rytualnej 5. Ej, zróbmy coś nowego. No bo kurczę, kielich korzenia niskiego ptumeru. Wrzućmy Loran sobie tutaj. Dobra, odprawmy ten niecny rytuał splugawiony. Kielich został ukończony. No taka czacha. Komnata pieczęci, głębokość 4. No to się zapowiada solidna przeprawa, ale... Korzystając z okazji, w ogóle mam tutaj ten, no nie mam. Nie mam małego, krótkiego kielicha, który na samym początku powinien być użyty. Dobra, tutaj kielich korzenia sobie trzaśnijmy. Żebym pamiętał, że nie jest do odhaczenia jakby, co? Dobra, czy coś mogę kupić? A, bo w ogóle, a propos kupowania rzeczy, kupiłem jeszcze czapeczkę, którą możecie poznać. No, kto ją nosił? Kto? No oczywiście, zgadliście, Alfred, kiedy rozprawił się z królową plugawych potworów. No i jest to czapeczka lepsza od tej, którą ja dzierżę na głowie, czy od hełmu Skeinhurst. No ale jak to wygląda, kurde, no bez przesady. No, nie wydaje mi się, żeby to wyglądało fajnie, więc wróćmy do hełmu. I teraz tak, cholero Loran czy tutaj kielich. Nie, uderzymy do Lorana. Zobaczę, najwyżej się cofnę, bo będę zbyt dużym leszczem, żeby tutaj wytrzymać. Komnata pieczęci. Here we go. Okej, dobra. I czy jakoś wystrojem to się różni od ptumeryjskich labiryntów? Kurde, szczerze, tak wygląda, że delikatnie się tylko różni, ale moment, moment. No, naprawdę delikatnie. Ale okej, już mamy dodatkową ścieżkę. No jest ciekawe, co mnie tam czeka. A nie, myślałem, że to świnia na końcu, to po prostu przejście. Aha, i tu niby też dodatek jakiś. O kurde, dobra, czyli to równie dobrze może się okazać, że to nie jest dodatek, że to jest główna ścieżka, więc sprawdźmy. Dobra, długi korytarz, ale żadna kula się nie toczy. Ej, to jest wilkołak. Dobra. Tych znam. Ej, o kurde, pół, o szlak! No faktycznie, Loran jest chore. Jak bardzo chore, no kurde. Tak bardzo, że tych małych nie zabijam na raz, a duży wilkołak zabrał mi połowę zdrowia. Dobra, zaraz mnie tu zabiją. Albo nie, może tylko ta największa szarża po prostu zabiera na tyle. Dobra, boją się ognia cały czas, czy tam światła, i to jest rzecz, którą trzeba będzie przeciwko nim wykorzystywać. Ale póki co zajmijmy się wilkołakiem. Dobra, prawie wszystko udało mi się odzyskać. Ognisty, wilgotny, krwawy klejnot. Okej, okay, jeżeli uda mi się zrobić ten loch, a mam nadzieję, że mi się uda, to trzeba będzie później zobaczyć, czy to przypadkiem nie jest lepsze od tego, co ja mam aktualnie w swoim mieczu Ludwiga, bo tam jest taki właśnie klejnot do wrzucenia.
Dobra, przedmiotów z boku żadnych. Oj, ale jest i przejście. To nie zmieniajmy jeszcze poziomu. Urna z olejem plus skrzynka. Ej, co to były za wyładowania elektryczne, kurde! Dobra, kolejna pleść. O, kurde! Dobra, pani z dzwonkiem. Gdzie się ukryła? Słyszę dzwonek bardzo dobrze, jest i ona, dobra, ale też jest i pająk, kurde, i to szkoda, że nie jeden. Ej, o, ona jeszcze żyje. Dobra, już nie, pajączki wek. Dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się, że poziom trudności w lochach tak diametralnie wzrośnie w stosunku do singla, do fabułki. Do fabułki. Brzmi jak jakiś dziwny rodzaj bułki po prostu. Ej, dobra. Okej. Tak się chcesz bawić? Dobra, to pewnie będzie zamknięte. Nie, nie będzie, ale on mnie zdąży dziabnąć zanim otworzę? No. Na szczęście moje uniki są też bardzo szybkie. Okej, widzę tą pułapkę oczywiście. Ej, no skąd te wyładowania? Kto jest źródłem tego prądu? O, shit! Dobra, takiej pani jeszcze nie spotkałem na swojej drodze. Dobra, i trzeba mieć się na baczności. Bo kurde, ale szybka! Ej, nie, to jest chyba najstraszniejszy przeciwnik, jakiego spotkałem do tej pory. Ale jej minusem jest to, że cały czas szarżuje. Że nie ma spokoju, ona już biegnie, to biegnie. Włosy mędrycy, mamy już nadgarstki, teraz mamy włosy, chyba w całości sobie poskładamy jakiegoś mędrczyka. Kiedy dobrniemy do końca tych lochów. Znowu 4, no ja potrzebuję krwi rytualnej z numerkiem 2. Bo inaczej nie odprawię jednego z rytuałów. No tak, super. No moje gapiowstwo i zapominalstwo dało sobie znać teraz, sorry, wybaczcie. Ale zdarza się. A i tak w ogóle loading screen, gdzie była mowa o wiedzy szaleńca, uświadomił mi, że mam troszeczkę wiedzy na górkę, więc mógłbym coś sobie kupić za wgląd. Ej, moment, tutaj już było dwóch małych. To gdzie oni się ukryli? A, tutaj jest jeden. Dzień doberek i dobranoc. 3000 za jednego, kurde, nieźle. No oczywiście tutaj duża zasługa w tym, że mam dwa księżyce jako runa wrzucone. Czytam runy, obojętnie. Więc to ma duży wpływ. Ej, ej, co to jest? A, tylko nagrobek, okej. Okay. Ej, czemu mam wrażenie, że ja się świecę? Patrzcie, podchodzę. No jednak jakieś światło ode mnie bije, a latarni przecież nie mam zapalonej. Czyli pewnie po prostu odbijam światło, które już tutaj jest. Ej, dobra, ratujmy się w każdy możliwy sposób. Uwaga! Pierwszy! Dobra, całkiem nieźle. W sumie to przeturlanie na koniec niepotrzebne zupełnie. Okej, okay, cały czas sierpy. Ej, jak to mogłem pominąć? Uuuu, shit! Kurde, znowu! Muszę przestać w to włazić. Albo najlepiej... porozwalać. To wtedy będę miał pewność, że na pewno tu nie zginę. A ty skąd się tu wziąłeś, kolego? Ej, nie, na pewno nie tutaj. Aha, bo to nie ten poziom, faktycznie. Dobra, raz go tylko zdzielę. Bo tutaj było przejście i tutaj będą też pajączki. Aha. No dobra, już są. Kurde, jak mnie... jakim cudem mnie zdążył dziabnąć. Gdzie ona jest? Tu. Dobra, z nią szybko. No kurde, nie. Za dużo tętniej. O szlak, widzieliście, było blisko? Ale cholernie blisko teraz było. No nie. No takie nerwy spowodowane pają ze zwykłym dzwoneczkiem. No dobra, może nie taki zwykły. No ale jednak. Bez kitu. Dobra, ale mamy problem. Ona nie miała moich tętniej. Moje tętnienia są w innym zupełnie miejscu. No ładnie, no fajnie, nieźle. Czyli co, nawet wypuszczać się dalej teraz strach? Bo mogę w każdej chwili zginąć. No ale dobra, takie 3000 na kolesiu, który dopiero co wstaje, jak najbardziej. Okej, okay, tam zgarbione wiedźmy. Nie, dobra, wiesz co, cofnijmy się do miejsca, gdzie zginąłem, tak faktycznie. Czyli moment, zszedłem tutaj, dziwiłem się, skąd te wyładowania?
Kto jest źródłem tego prądu? Niech mi podładuje telefon, bo zaraz padnie. Nie, dobra, i wracałem się tutaj na górę i dziabnęła mnie strzała. Ale czy na pewno? Tak, tam mnie dziabnęła. Więc nie, serio. Co? Co jest grane? Co tu robisz? Przemiałem wrażenie, że się teraz cofam. A to mi wygląda na coś nowego. No jojoj, dobrze się mieliśmy. Dobra, spadaj. Nie, serio, co jest, kurde? A poza tym i tak on nie ma moich tętnień. No. Przez rzeźbę. Ale trzeba z tego korzystać. Nie, tak zupełnie... Nie, tu jest właśnie ten nowy poziom. Tędy, piechol, tędy. I to jeszcze nawet nie było miejsce chyba, gdzie... A może tutaj właśnie gdzieś zginąłem? No nie, no niemożliwe, że aż tak daleko. Co jest grane? Gdzie są moje tętnienia? Ich było dużo? Całkiem dużo, chyba. No nie, niemożliwe, że gdzieś tutaj dalej. Nie, no dobra, idziemy. No jeszcze sprawdzę okolice lampy, no aż się wierzyć nie chcę. No nie. Tutaj ich nie ma, zaiste. No dobra, no to pochodnia w dłoń. No i spróbujemy je odnaleźć, chyba że już je mam. Chyba miałem około 20 tysięcy. Czy może więcej? Ha. Nie, no dobra, nie pamiętam nawet, ale ważne jest to, że i tak trzeba je odzyskać. O nie, tu ich nie ma. No powinny być na górze, zabiła mnie pułapka przecież. No gdzieś tu. Nie, sorry, nawet nie tutaj. Tutaj była babka z dzwonkiem. No dobra, trudno, idziemy dalej. Nie będę się błąkał po tym samym pomieszczeniu tylko dlatego, że wydaje mi się, że coś tam powinno być. Dobra, może jednak tą wersją lepiej. Dobra, wydaje mi się, że to pchnięcie by mi zrobiło straszną krzywdę. Nie, ale okej, tutaj widzę takie rewiry starego Jarna, można powiedzieć, bo bestiariusz już bardzo podobny, jeżeli nie tożsamy, taki sam. Faktycznie, wilkołaki, no dobra, pająki to nowość. Tego nie było w starym Jarnam. No i bardzo dobrze, choć w sumie tam, gdzie nie ma ludzi, mogą być pająki, mi to nie przeszkadza. Może jak są też ludzie, to wtedy pająki niech spieprzają w podskokach. Albo najlepiej nie w podskokach, bo skaczące pająki to największe zło chyba. No patrzysz na gnoja, jest na ścianie i nagle skacze na ciebie? Uuu, no nie. No, to trzeba być ostrożnym. Coś tam może się kryć niecnego, dobra. Aha, po prostu wejście górą. Dobra, to powraca pytanie, gdzie są moje tętnienia? No niemożliwe, że tutaj gdzieś. W sumie czemu niby niemożliwe? Niby dlaczego nie, piechol? Dlaczego niby nie? Mógł gdzieś tutaj być. Ktoś mógł przybiec i je zjeść. No dobra, jeszcze pozostaje tutaj ta część. No dobra, bardzo widoczna pułapka. Ej, nie uruchomiłem jej? To może to i lepiej. No, wek mi z tym gównem. O! Kurde, aż przestraszyłem, myślałem, że to jest ten kolej z mieczem, do którego mnie przyzwyczaiły plumeryjskie loki, ale wcale nie. Oj nie, nie o to chodziło zupełnie. Szlak. Ej, i ono ma moje tętnienia? O kurde, to proszę nie zabij mnie. Kurde, no nie! Dobra, okej, do przetestowania teoria raz jeszcze, czy ona teraz będzie miała moje tętnienia zsumowane, czy nie? Kurde, no ale bez przesady, jedna szarża, no. Ile ja tam miałem tętnień? Wcześniej nie pamiętam, ale teraz miałem 56 tysięcy. Więc jeżeli moja teoria się sprawdzi, to powinniśmy więcej niż to 50 parę tysięcy dostać. Dobra, na szczęście mamy od cholery fiolek. Dużo pocisków ze srebra również. Więc no, jeżeli zachował nas ostrożność należytą, no to powinno być tutaj spoko.
A tu jesteś. A zastanawiałem się, gdzie cię, kurde, wywiało. No dobra, to ja musimy z grubej rury zacząć, bo kiedy ja pierwszy zacznę, to później jest łatwiej dla mnie, o kurde. Dobra, wcale nie, ale na szczęście tutaj się zakleszczył, kurde, mój cios niestety. Nie on. Dobra, ej, jeszcze żyje? No proszę, nie rób tego. No cholera, przecież go zabiłem! Ja pierdzie, walić to, kid, nie, kochani, nie, w tym miejscu, nawet bez pomachania żegnam się z wami już. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej i tak dalej. W następnym odcinku rozwalę ten loch, totalnie.